Witamy Was w kolejnym odcinku Aminoland TV. Po raz drugi jest ze mną Irek. Upłynęło trochę czasu i dziś Irka, reprezentanta teamu Aminoland i firmy Aminofarm, mogę przedstawić już jako chyba obecnie z aktywnych najbardziej utytułowanego kulturystę w obrębie tutaj zawierciańskim, myszkowskim, może nawet tutaj jurajskim. Irku, i jak dodam jeszcze tylko, w tym momencie ma na swoim koncie 4 medale Mistrzostw Polski, w tym 3 złote, a także jest już reprezentantem kraju, był na turnieju Mistrzostw Świata. Witam Cię, Irku, cześć. Cześć Mariusz, witam wszystkich, cześć Wam. Irku, zacznijmy od tego, jak się w ogóle czujesz po całym sezonie? No jeżeli patrząc, że jestem tydzień po Mistrzostwach Świata, bo tydzień temu rozgrywałem się we Włoszech w Toskanii, reprezentowałem Polskę. Czuję się świetnie, jest ok. Teraz tydzień odpoczynku, bez treningów. No i regenerujemy siły na dalsze wojowanie. Ok, to Irku, opowiedz teraz o tym, jak praktycznie od września, tak? Dobrze mówię? Czy to był tak, od września. Od września, aż do tutaj okolic praktycznie późnej wiosny, gdzie odbywały się wszystkie zawody, o których za chwilę Wam opowiemy. Jak się czułeś w trakcie bardzo trudnych i bardzo wymagających przygotowań? No tak, dokładnie to przygotowania zaczęły się tak od października. Przygotowania szły, powiem tak szczerze, prawie planowo. Oczywiście nie licząc tutaj tam przeziębień, chorób i tak dalej, które mi tam troszkę dały popalić, bo jednak człowiek ambitnie podchodził, gorączka, nie gorączka była, człowiek na trening chciał iść, no nie zawsze to było dobre rozwiązanie. Ale utrzymałem dietę, chciałem się sprawdzić, treningi wszystko wykonałem na 100, bym powiedział, nawet nie chwaląc się, na 120%. No najgorsze to są takie ostatnie tygodnie, ostatni tydzień przed zawodami, kiedy już jest obcinka kalorii, węgli, wszystkiego, tłuszcze malutko. Psychika, ciało odmawia posłuszeństwa, trzeba iść na trening, zrobić ten trening, zrobić przysłowiowe cardio, tam 30-60 minut. No ale przeszłem ten etap, jestem z siebie dumny, zadowolony, że wytrwałem te przygotowania i z całym szacunkiem dla tego sportu dałem radę, sprawdziłem się. No ja to tylko dodam od siebie, że rzeczywiście obserwowałem cały czas i byłem świadkiem przygotowań Irka, jak bardzo ciężko, sumiennie, nie opuścił żadnego treningu w siłowni MyFit21 Myszkowie. Tak, tak. Ani razu nie podjadł, trzymał dietę sumiennie cały czas, nawet przez myśl mu nie przyszło zapytać o cheat meal. Tak, tak, nawet w święta, nawet Boże Narodzenie było, nawet Wielkanoc. Mówię, kurczę, może trener da jakiegoś cheat meala albo coś. No nie, nie było nic. Dałem radę, ale fajnie. Jestem z tego bardzo zadowolony właśnie z tej diety, że dałem ją radę wytrzymać. Bo treningi kocham i tak dalej, trenuję już ponad 15 lat. Ale dieta była czymś dla mnie nowym. No od września zacząłem stosować i mówię zero słodkiego i tak dalej. Wcześniej słodziłem, wcześniej jadłem, co chciałem praktycznie. A tu mówię, co, taka nowość, nie? Udało się, naprawdę zawziąłem się i mówię, to trzeba iść na 100%. Super, udało mi się to wytrzymać. Jestem z siebie zadowolony, naprawdę. Powtarzam to, ale dałem radę. Jasne. A jakaś suplementacja do tego, Irku? Coś polecasz? Jakieś produkty, które tutaj fajnie pomogły Ci się przygotować tą formę startową? Tak, suplementacja, witaminy oczywiście rano Olimpu. No i nasze białko Aminoland ze sklepu Aminoland, Aminofarm. Tak, wiem, marki, odżywka białkowa, protein concentrate. Dokładnie. Wysokiej jakości białko serwatkowe, w fajnych takich smakach, tak? Bo też tak, i po treningu był regenerator i to wszystko, ale tak to przede wszystkim dieta, zdrowe jedzenie i tak dalej. Jasne. No to Irku, to teraz opowiedz o już pierwszym starcie, czyli to były Mistrzostwa Polski Federacji NAK w Katowicach. Tak, to był debiut. To był mój debiut. No i jak poszedł debiut, tak? Pierwszy raz w ogóle na scenie. Tego się nie zapomina. No na scenie delikatna trema była, ale trema była, wiesz, wręcz trema pomieszana z adrenaliną. Mówię, żeby nie pomieszać, żeby poza ta kolejność i tak dalej. To było dla mnie najważniejsze i tym się tylko spinałem. Przygotowania ja zrobiłem wszystko. Dietę utrzymałem, treningi wykonane. Mówię, to co może być nie tak? Wszystko jest ok, tylko żeby po prostu nie spieprzyć tego na scenie, żeby się pokazać fajnie, żeby pozowanie, tak jak mnie uczono,
pokazać się sędziom z jak najlepszej strony. No i udało się. Pierwsze miejsce, no byłem mega zadowolony, wzruszony. No Irek, z tych pierwszego swojego startu, i to też nie były tak byle jakie zawody, tylko no już rangi mistrzostw Polski, więc najwyższa ranga takich zawodów. Tak. Przywiózł 2 medale, więc już był multimedalistą, tak, bo tam w tym jedno złoto. Tam jeszcze był start w klasyku, w dwóch kategoriach, bo to był debiut i w klasyku wystartowałem, tam był brąz. No z konkretnymi zawodnikami utytułowanymi, tak. Tam się starłem, ale fajnie, to była niezła szkoła. No niezapomniany debiut i pierwsze miejsce wymarzone. No, marzenia się spełniły. Drugie zawody to była też wysoka ranga, wysoki stopień tych zawodów. Kolejne Mistrzostwa Polski, już inna federacja, federacja NABBA WFF. Tak. W Jeleniej Górze, 2 tygodnie bodajże, no nie chcę tutaj skłamać, 2-3 tygodnie później te zawody się odbyły. Dużo czasu nie było na poprawę formy, wręcz utrzymanie, chociaż troszkę kilo udało się narzucić, 2-3 kilo więcej na scenie. Też w dwóch kategoriach wystartowałem, w klasyku i tam wzrostówka do 1,79 m. No i super, no znowu bym nie powiedział, że tak świetnie to wszystko pójdzie. 2 złote medale, pierwsze miejsca i w klasyku, i we wzrostówce. No tutaj to już mówię, kurczę, udowodniłem tym, że to nie przypadek, że jednak i tam starałem się naprawdę z konkretnymi zawodnikami, powojowałem, z utytułowanymi. Tym bardziej byłem z siebie zadowolony, że nie przegrałem z tak dobrymi zawodnikami i w kategorii już później pod koniec zawodów w Open, no tylko ustąpiłem miejsca piekarzowi. No Krzysztof Piekarz, to już jest marka. To już jest zawodnik, tak. I tak naprawdę międzynarodowej kultury. Tak, to jest, wręcz powiem, taki idol mój, nie? To jest już konkretna marka, że tak powiem. I z nim stanąć na scenie i przegrać tylko z nim, no to byłem mega zadowolony. No i Irku, trzecie zawody, tak? Więc tu mówimy już o 4 medalach. Tak, bo jeszcze musimy wrócić do Jeleniej Góry, że dekoracja we wzrostówce i tak dalej, i w Open. No i oczywiście dowiedziałem się, że będę reprezentował nasz kraj we Włoszech, w Toskanii. Taka no mega, tak. Tak, to już była dla mnie nagroda. Być w reprezentacji, założyć dres Polski. No coś niesamowitego. Mówię, ja Cię kręcę, jak to się wszystko szybko rozwinęło. Chciałem wystartować w debiucie, żeby mi ocenili sędziowie, jak ja w ogóle się prezentuję i tak dalej. A tutaj parę tygodni później ja reprezentuję Polskę we Włoszech. To jest coś niesamowitego. Ja mówię, ja nie mogę mu wierzyć. Ja przez parę dni wstawałem rano i mówię, wow, to jest prawda czy nie? Super, no dla mnie to... No tam oczywiście nie udało się wejść do finału, ale też no, tam była mega obsada. Naprawdę brakuje mi jeszcze tej masy, ale tylko masy. Ale na przykład sędziowie, później była okazja porozmawiać z sędziami i tak dalej, trenerami, że jeśli chodzi o docinkę, o przygotowanie, było wszystko na najwyższym poziomie. Po prostu za mały byłem. Byłem najlżejszym zawodnikiem, 89 kilo, gdzie zawodnicy później 95 kilo był, że tak powiem, nade mną, zawodnik z Polski i wszyscy ponad 100 kilo, 105, 110, 115, 120, to ja byłem 89. Wielkość nawet, tak, daje już inny efekt. Dokładnie, no brakuje tych kilo jeszcze, z takimi koniami, ale wszystko też przebiegło zgodnie z planem. Przede wszystkim nie, muszę też to podsumować, nie ma kontuzji, zdrowie ok, wszystko fajnie. No to właśnie, no mówisz tak, że jeszcze gdzieś ta masa mięśniowa w planach, zamierzeniach na przyszłość. W ogóle jakie plany? Co teraz zamierzasz? No i jeszcze wrócę do tego, że no to był mój debiut i że debiutant pojechał reprezentować nasz kraj. No rzadko się zdarza, ale naprawdę miałem tą przyjemność. Tym bardziej byłem wzruszony, chciałem się jeszcze lepiej przygotować. Zrobiłem wszystko. Ja powiem szczerze, na chwilę obecną nic bym chyba nie zmienił. Przygotowania... Tak jak wtedy dałeś siebie 100%. Głową nie przebiję. Tak. No, zrobiłem wszystko. I dieta, i trening, regeneracja, odżywianie, wszystko. Wszystko tak jak miało być. Jakie plany na przyszłość? Na pewno teraz odpoczynek. Jeszcze z tydzień, dwa. Powoli będę się wkręcał, wchodził na obroty. Jakieś tam treningowe. Dieta cały czas trzymana. Przez 2-3 dni delikatnie odpuszczona, ale tylko delikatnie. Żeby po prostu odpoczął organizm, mózg i tak dalej. Po prawie roku
życia takiego w cudzysłowie zakonnego, jak mnich trochę, no to, to masz do tego pełne prawo, rozumiem. I w planach są jesienne starty, nie powiem co, gdzie, jak, wszystkiego się dowiemy. Będę o wszystkim informował na Instagramie, na Facebooku i tak dalej. Może tutaj jeszcze będę też informował, jakiś filmik nakręcimy, bardzo bym chciał, o następnych przygotowaniach. Na pewno na jesień chcę powojować dalej. Rok się jeszcze nie zakończył, trzeba jeszcze startować. Pewnie, no to w takim razie, Irku, będziemy czekać, śledzić, trzymać kciuki. Dzięki Ci za rozmowę, piąteczka. Dzięki, Mariusz. No to zapraszam Was w takim razie jeszcze też, jakbyście chcieli zobaczyć faktycznie, jak wyglądała ta forma, jak Irek zdołał się przygotować do tych zawodów. No, ja powiem, warto zobaczyć sobie Irka właśnie profil na Facebooku, na Instagramie. Wszystko jest po kolei pokazane, etap masowy, redukcja. Tuż przed zawodami, zawody jest, są tam zdjęcia, filmiki i tak dalej. Tak i naprawdę jest duża metamorfoza. Tak samo na profilu Aminofarm, tak? Firma która ci dostarczała te odżywki jajkowe. Teraz też pewnie będziecie zaopatrywać jeszcze trochę szerszą. Tak, bo wejdą nowe suplementy na rynek i tak dalej. No tym bardziej, forma będzie jeszcze lepsza. No zobaczycie, ja chcę poprawić tą formę jeszcze bardziej ambitnie. Pokora, teraz na treningu wszędzie głowa w dół, jeszcze cięższa robota do wykonania i pokazać się z jeszcze lepszej strony. I udowodnić, że to nie przypadek, że po prostu debiutant gdzieś tam zdobył pierwsze miejsce tu, tam i tam. Tylko jeszcze pokazać niedowiarkom, co tam jeszcze można pokazać. Jasne. No to powojować. Przede wszystkim moim zdaniem na sportowo, bo miałem takie troszkę zawirowania. A może już teraz zająć się trenerką, bo jestem też trenerem i tak dalej, też rozpisuję diety i trenuję. Czy troszkę odłożyć te starty, ale mówię nie, odpocząć chwilkę i jak najbardziej przecież czuję się dobrze i startujemy dalej. To by było niesportowe moim zdaniem, trzeba dalej. W takim razie zapraszamy też Was, tutaj możecie czy znaleźć właśnie te suplementy, o których mówił Irek, czy też gdzieś się doradzić Irka, potrenować z nim. W klubie MyFit 21 w Wyszkowie, siłowni, no i tutaj w sklepie Aminoland w Zawierciu. Dzięki jeszcze raz za rozmowę, pozdrawiamy Was, cześć. Cześć Wam.